Chcę podzielić się z wami wielką prawdą o ludzkiej naturze, o naszym gatunku i życiu w ogóle. Chcę podzielić się z wami wielką prawdą o człowieczeństwie, ludzkim gatunku i o życiu w ogóle. Zwracam się do was za wszystkie ofiary. Za wykluczonych. Zwracam się w sprawie cierpiących. Miłość. To wszystko, co mamy. Miłość. Potężna siła. Siła jedności. Przyciągania i pojednania. Bycia jednym. To miłość sprawia, że matka oddaje dziecku lepszy posiłek. Lekarz staje się nieczuły, by dalej zaglądać śmierci w oczy. Policjant okrutny, by spełniać narzucone zadania. Żołnierz? Szkoda gadać. Nadwrażliwy przeżywa to, co inni tłumią. Tak jak dziecko odbija stres rodziców. I do 7 roku życia to nie z dzieckiem się pracuje terapeutycznie, a z rodzicami. Środowisko. To środowisko odciska piętno na psychice przez całe życie. Jesteśmy stadem. Jednym ruchem różnorodności. Najsłabszy rodzi się, by polegać na innych. I w tym jest jego moc. Nieraz dopiero jako słabi jesteśmy w stanie poprosić o pomoc. Członek rodziny choruje na raka, by rodzina mogła się do niego zbliżyć. Dotknąć jego bólu. Utulić, ukochać. I tu zaczyna się uzdrowienie. Nasza siła jest w byciu razem. Żaden nastolatek nie chce odebrać sobie życia. To wołanie o pomoc. Tylko zwrócić uwagę na to, co dzieje się w jego wnętrzu. Zawołać o pomoc. To rozdarcie zaprasza do pojednania. Wykluczony z systemu jest w stanie dostrzec, co w nim nie działa. W ogóle, żeby nastąpiło wykluczenie, separacja, oddzielenie, musi zaistnieć konflikt, który zazwyczaj jest przejawem rozwoju, innowacji, początkiem przemiany. Tyle się zmienia teraz na świecie, a jakby nie zmieniło się nic. Podobno gej przychodzi na świat, by zapobiec kontynuacji destruktywnym programom jego przodków. Zatrzymać przemoc. Tak, geje wychodzą na ulicę z Matką Boską ubraną w tęczę, wierząc, że tolerancja sięga dalej niż podział religijny. Nie jeden ksiądz wierzy, że działa w służbie dobra, wypierając swoje popędy. I działa, dzieląc się słowem tego, który umarł za naszą ignorancję, za naszą niewiedzę, za nieuświadomione nieszczęście, za nasze błoto. Wziął na siebie nasze błoto. Przyjął do serca, ukochał, a my go odrzuciliśmy. Wielki mistrz ponad podziałami wskazuje na wieczną i istotną prawdę. Czy możemy zatrzymać ciąg wiecznego krzywdzenia się nawzajem? Czy możemy zatrzymać ciąg własnego skrzywdzenia bez podawania dalej? Odpowiedzialność, terapia, proces ewolucji. Przecież ciągle dorastamy duchowo, jako gatunek. Być może, ale kryje się tu bardzo piękna prawda. Wołamy o pomoc, dzieląc się ranami, które nam zadano.
Tak bardzo się kochamy, że dzielimy się z naszymi braćmi bólem, który nam zadano, aby zrozumieli nasze cierpienie. Tak siebie kochamy, że zadajemy ból naszym braciom tylko po to, by doświadczyli tego, jak bardzo cierpimy. Przekazujemy traumy naszym dzieciom, by one chroniły się przed tym, co nam uczyniono. Jesteśmy miłością. Jesteśmy jednością. Ja jestem tobą, a ty mną. Szkoda tkwić w pesymistycznej narracji, ale dopóki dzieje się krzywda na świecie, to próba dla każdego z nas. Czy potrafimy do niej stanąć, skonfrontować, poczuć, współodczuwać, patrzeć w nią i po prostu przyjąć. Patrzeć w nią i po prostu ją przyjąć. Współczuć, uwolnić tego, który czuje się winny i tego, który czuje się pokrzywdzony. Uwolnić kata i ofiarę w nas, wyzwolić z nieustannego tańca, który odgrywamy w służbie programów umysłu, tragedii z przeszłości, schematów cierpienia. Stop. Tak siebie kochamy. Tak siebie kochamy. Widzę setki ludzi na festiwalach świadomościowych, transowych, patrzących sobie głęboko w oczy. Po LSD. Alkohol, papierosy? To już nie modne. Czego użyjesz, aby wrzucić siebie do prawej półkuli i na chwilę się zrelaksować? W kulturze, która w całości oparta jest na półkuli lewej. Więcej, bardziej. Morały, zasady, racje, chrzaniec to. Tam, gdzie jest taniec bez używek. Szczerość, bez korzyści, autentyczność, która ryzykuje odrzucenie. Na luzie. Wspólny taniec naszych bar, wian i szlachetność danego słowa. Na luzie. Na luzie, śpiew naszych babć, plecienie wianku i szlachetność danego słowa. Słów, które nie wypowiadane są na wiarę. Kocham cię. Kocham cię. Zależy mi na tym świecie. Ośmielam się do tego przyznać. Ilu z nas nie przyznaje się do tego w uniku przed rozczarowaniem. Żyjąc w połowie z przymkniętym sercem na innych. Takie to jest, moi drodzy. Taki jest sens wszelkiej choroby. Że jeśli ty nie chcesz czuć danej emocji, to weźmie to na siebie twój organ. Najpierw najmocniejsze, mięśnie. Potem organy, bez których ciało nie może funkcjonować. Na przykład zęby, oczy. I tak w kolejce cała rodzina twojego organizmu bierze na siebie nieszczęście, z którym ty nie chcesz się zmierzyć. Czemu? Bo takie to jest, że jeden bierze za drugiego. Tak bardzo siebie kochamy. To naturalny ruch życia. Gdy ty upadasz, życie wyciąga po ciebie rękę, abyś szedł dalej. Życie chce w tobie płynąć. Możesz się zachlewać, jeść fast foody, oglądać TV i karmić lękiem. A ciało dalej żyje. Stopniowo przenosząc obraz twojego odcięcia na całe ciało, aż zapadniesz w głęboką depresję. Jeśli to cię nie obudzi, za kogo ona nosiła te ciężary, to obudzi cię śmierć. Czego nie wybaczyła sobie, że nie była w stanie unieść? Wybaczenie ma ogromną moc. Gdyby przyszła wojna i dostalibyśmy do ręki broń, to czy wybaczymy sobie, oddając życie, które nigdy nie było nasze? Cała krzywda świata może się skończyć, gdy odpuścisz te
destruktywne schematy. Stop. Gdy ktoś cię poniża, gdy ty siebie niszczysz, stop. Możesz się zatrzymać w każdej chwili. Dziękuję ci, życie. Wystarczy. Dziękuję za tę przygodę. To koniec. Wychodzę. Ale wiesz, dlaczego tego nie zrobisz? Płynie w tobie ogromna wola zdrowia. Przeświadczenie, że żyć znaczy być wolnym. Że w każdej chwili masz wybór. Czy kierujesz się przekonaniami, na przykład ambicjami, czy kierujesz się uczuciami, lękiem, ekscytacją? A może... Kierujesz się sercem, które zna twoje powołanie, twoją indywidualną ścieżkę, kierunek. Masz wolność. Tak, serce patrzą. Prawdziwie spełnieni w życiu czujemy się, gdy robimy to, co kochamy. Gdy przebywamy nie z tym, kto się zna albo jest jakiś, ale z tym, przy którym czujemy się kochani. Być z tymi, którzy nas kochają i to okazują. Miłość. Kochani, chcę wam powiedzieć coś ważnego na temat człowieczeństwa, naszego gatunku, ale i o życiu w ogóle. Miłość. Jak wiele jeszcze... Jak wiele jeszcze chcesz wziąć na siebie, by przebudzić się do tej prawdy, że już jesteś wolny. Cześć. Cześć, cześć. Witajcie w Kupie Chrustu! To Peri. Cześć, Dawid. Witajcie, kochani. Dawida już znacie z odcinka z Malwiną. Poznaliście jego wrażliwość i ta osobowość spotkała się z bardzo miłym przyjęciem, w związku z czym postanowiliśmy kontynuować przekaz Dawida. Dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło. Zwłaszcza, że Dawid ma dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Między innymi jest to związane z twoim zawodem i niezawodem. Ścieżką, powołaniem. Tak. Opowiedz o tym. Byciem wołanym. Wiesz co, w tych czasach, w tym momencie jeszcze nigdy nie czułem się tak potrzebny. Mhm, to prawda. A więc jestem artystą teatralnym, filmowcem. Moje życie skręciło w stronę terapii i tym się zajmuję teraz. Miałem wylecieć do Australii, ale stało się tak, jak się stało. Jestem w Polsce i cieszę się, że mogę się tutaj narodzić z całym swoim serwisem, możliwością, warsztatami i twórczym wspieraniem ludzi na ścieżce powrotu do siebie, powrotu do zdrowia. Tak, masz niewątpliwy dar, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale po ostatnim odcinku, w którym występowałeś, dostałyśmy feedback, że u naszych widzów dzięki twoim słowom nastąpiła pewna transformacja. No, przyjmuję to do serduszka. Działasz na odległość nawet. Bardzo to miłe, bardzo to miłe. Cieszę się. I całe moje wewnętrzne dziecko i ten dawny chłopiec niedowartościowany i ten skrzywdzony i chyba każdy z nas gdzieś ma w sobie taką część, która jak przyjmuje komplementy, to tak potrzebuje się łagodnie otworzyć i to w siebie wpuścić, z wdzięcznością wpuścić. Także kłaniam się ciepło. Dziękuję. Taki miły początek. I my tobie dziękujemy. No to o czym dzisiaj porozmawiamy? Pierwotnie miało być o
terapeutycznym potencjale sztuki. Tak, tak, tak. A w rezultacie zmieniło się. Energia zatoczyła koło i powstało. No właśnie, życie płynie. Ja od 2 tygodni przygotowywałem się porozmawiać o arteterapii. O tym, jak sztukę można wykorzystywać do uzdrawiania siebie. A szczerze mówiąc, coraz mniej chce mi się oszukiwać albo starać się wpasować w jakieś etykietki, co robi psychologia transpersonalna i dużo innych dziedzin. To znaczy duchowość, pracę z własną duszą. Jakiś czas temu dokładnie doświadczyłam tego kontaktu. Okazało się, że moja dusza intensywnie pracowała nad tym, żebym w końcu tego wpadła na to, że to jest najważniejsze. Prowadziła mnie przez różne meandry życiowe, a kiedy w końcu na to wpadłam, moje życie odmieniło się o 180 stopni. I teraz jak to najprościej wyjaśnić, o co chodzi w tym kontakcie z duszą? Nasze wyższe ja woła nas poprzez sny, poprzez relacje, znaki, symptomy w ciele. Jest cała paleta dialogu. Tak naprawdę w etymologii kabała oznacza umiejętność komunikowania się z wszechświatem. Więc dla mnie kosmos to jest jedna wielka komunikacja, a nasze życie to opowieść, którą możemy interpretować. I jak długo żyłem w tożsamości artysty, która jest w porządku, bo pozwala ci robić rzeczy dziwne i szalone i społeczeństwo to akceptuje, o tyle ta rama coraz bardziej mimo wszystko mnie ograniczała. I wiesz, jak rozpracowywałem swoją psychologię, mechanizmy, emocji, historii, przekonań i to czyściłem, to zdałem sobie sprawę, że to jest, powiedzmy, jakaś sfera zamknięta w innej sferze szerszych praw, praw kosmicznych, praw natury. Tak jak w słowiańskich praktykach byli różni bogowie, którzy reprezentowali, czy demony, które reprezentowały różne jakości w naturze. Jak teraz zaczynam patrzeć na korelacje między tym, co się dzieje w naturze, a co się dzieje z nami, tym, co się dzieje globalnie, a co się dzieje z nami psychicznie, to powiem ci, że czasami miałem taki moment w życiu, że dzwoniłem po znajomych na przykład, pytać, ile osób przechodzi te same procesy. Albo patrzyłem, obserwowałem niebo, jaka jest relacja i analogia między tym, co się dzieje na niebie, a w nas. I to, wiesz, jak sobie zdasz tego sprawę, to możecie przestraszyć, ojej, jakie życie jest zależne, ale jakie to jest wspaniałe, jakie to życie jest zależne, jak bardzo można zaufać, poddać się. Tak, i z jednej strony mamy wolną wolę, a z drugiej strony w momencie, kiedy się poddamy, możemy korzystać z tej dobrej własnej woli, wolnej, ale przyjemnie jest tak płynąć z nurtem rzeki i doświadczać. No, nie jesteśmy przede wszystkim sami. Przestrzeń nas trzyma. Nie jesteśmy punktem oddzielnym, tylko jesteśmy całą, że tak powiem, złożonością zależnych czynników. Więc jesteśmy w rodzinie ludzi, ale w rodzinie zwierząt, w całym ekosystemie. No i to nie jest tylko rodzina ta nasza materialna, rodzina szersza, rodzina duchowa. Nasi przodkowie są z nami. I to tych przodków jest nie dziesiątki za naszymi plecami, ich jest setki, ich jest tysiące. Więc wszystkie informacje są w nas i wszyscy to doskonale już wiemy. No ale jak z tym pracować? I no zadałaś właśnie takie pytanie właśnie. To się wydaje takie kluczowe, bo w momencie, jak masz kontakt z własnym duchem, no to masz dostęp do siatki zdarzeń, w której jest zapisana przeszłość i przyszłość. Twoje narodziny i twoja śmierć. A więc wszystko w twoim życiu już się wydarzyło. I masz to w ciele już. I masz do tego dostęp. Czyli do tego, jaka jest twoja rola tutaj, po co tutaj jesteś, co masz do zrobienia. Jakie są twoje potencjały, cechy. To już nawet nie słabości. Umysł mi podpowiedział słabości i mocne strony. To już nie ten świat. To jest stare. To są tylko cechy. Tak. I każda z nich bardzo potrzebna do tego, żeby się tu realizować. I kiedy wchodzimy na własną ścieżkę, no to od razu czujemy, że... Ach, te pieski kochane. Kiedy wchodzimy na własną ścieżkę, to przychodzi do nas ta jakość i energia, której ja poszukuję w swojej pracy. To znaczy, że nam się chce żyć. Że nam się zaczyna cholernie chcieć żyć. Okazuje się, że ktoś przychodzi i jest w szoku, że taniec spontaniczny, śpiew,
malowanie, jakiekolwiek środki arteterapii, wykrzyczenie się, spotkanie z człowiekiem w bliskości oko w oko, może wyzwolić takie ładunki, potencjały energetyczne, z jakich na co dzień się nie konfrontuje, dlatego że właśnie do nich nie staje, że ich unika. I te uniki są z różnego powodu. Między innymi dlatego, że jesteśmy socjalizowani od dzieciństwa. Tak. No i dopasowujemy się przez lata. Powiem ci, że czytałem ostatnio takie badania robione na dzieciach, w których zostały tak sformułowane, żeby zbadać poziom kreatywności w człowieku, umiejętność abstrakcyjnego myślenia. I dzieci do 4 roku życia wykazywały tak wysoką kreatywność, dla nich nie ma znaczenia, czy słońce jest niebieskie, zielone, wszystko może być każde, bo po prostu ich wyobraźnia jest wielka, wiesz, one chłoną informacje gąbki. I tam one osiągały wszystkie 90-95% wskaźniku kreatywności, więc naukowcy byli zaskoczeni, że mają do czynienia z geniuszami. Badania zostały ponowione i gdy dzieci miały 9-10 lat, czyli około po 5 latach, te wyniki spadły o 70%. Czyli już pierwsze lata, tam 6 lat edukacji wpłynęło na kreatywność w sposób fatalny. I nie ma co się obrażać na system. Na ten moment w taki sposób weryfikujemy wiedzę i wtłaczamy ją i programujemy. Oczywiście można by to zrobić na trylion innych sposobów. Są szkoły waldorskie, słuchania tego, co potrzebuje dziecko, obserwowanie, jaki jest w nim potencjał. Dlaczego? Przecież każdy z nas jest inny. No właśnie, wystarczy dziecka nie blokować, a wspierać w jego rozwoju i ono już będzie wiedziało, jak się rozwinąć. Wyobraź sobie, że jak zrobiono badania znowu za 5 lat, to potencjał, średni potencjał kreatywności zachowało 2 osób z 60 badanych. Więc wyniki są fatalne. Jak Wisława Szymborska sama rozwiązywała maturę pod swoje wiersze, wyobraź sobie, że ona zdała maturę z polskiego na 60%. Dlatego, że jej wypowiedź była niekonwencjonalna, nie pasowała pod klucz. A gdyby zaryzykowała jeszcze bardziej niekonwencjonalną, to po prostu oblałaby tą maturę. I to daje do myślenia, w jaki sposób, w jakim środowisku my się kształtujemy. Przez okres, najważniejszy okres naszego życia. Gdzie my chcemy najbardziej się pokazywać. Wiesz, być w ekspresji, w zaufaniu. I o tym trzeba głośno mówić, ponieważ większość rodziców nie wie o tym, że dzieci wystarczy wspierać, nie narzucać niczego. Być przy nich, wsłuchiwać się. To nam daje tak naprawdę praktyka, czy nauka medytacji, czy w ogóle siedzenie ze sztuką, że my się uczymy siebie słuchać, że malujemy ten obrazek w sposób intuitywny i wybieramy kolory, a później możemy spatrzeć na te kolory, ojej, to tak mi dzisiaj jest. Że to nie jest przypadkowe, przypadki nie istnieją. I możemy nawet, jak mówisz o dzieciach, nawiązać z nimi w ten sposób relacje. A jak to by jest? A dlaczego ten, jaki jest ten smok, którego namalowałaś? Groźny. A co przeżywa moje dziecko, nie? Teraz. Okej, porozmawiajmy o tym smoku. I w tej chwili dziecko uczy się wyrażać. To nie musi być świadome. Już w sposób podświadomy ono uwalnia, wyzwala. A potem możemy porozmawiać dalej, jak ty się z tym czujesz, tak? To jest takie wielkie pytanie, jak ty się z tym czujesz? Kto u nas w plastyce pyta nas, jak się czujesz z obrazkiem twoim albo twojego kolegi? Czy po prostu się ocenia, tak? Aha, to mi się podoba, to nie. Jak ty się z tym czujesz? To jest takie ważne pytanie. Wiesz, teraz jak ludzie idą do pracy, to najbardziej pożądane od wszystkich jest inteligencja emocjonalna, kreatywność, innowacyjność. A gdzieś brakowało przestrzeni na to, żeby to rozwijać. Żeby rozwijać swoją kreatywność, przede wszystkim trzeba mieć kontakt ze swoim wnętrzem. Ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Z tym, jak ja się czuję. Czy ja wyrażam na co dzień to, jak ja się czuję. Czy ja się pokazuję światu. Naciśnij guziczek subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o naszych nowych filmach. Dziękujemy za Wasze lajki i share'y. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć dalej. Możecie też zostać naszym patronem poprzez link do Patronite poniżej naszego filmu w opisie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Czy Ty prowadzisz zajęcia, czy to jest forma spektaklu, w którym widz przechodzi transformację? Teraz właśnie układam w kalendarzu całą serię zajęć. Nawet takich wpadło do mnie, że chcę zrobić w Warszawie taką grę interaktywną, grę w szczerość.
Właściwie czuję się na ten moment człowiekiem wolnym i robię bardzo różne rzeczy. Przychodzi mi pomysł i wtedy po niego sięgam. Okazuje się, że wtedy ma największy wydźwięk i świetnie działa, bo jeśli ten pomysł jest świeży, nie jestem w koncepcji, tylko jest ta ważna pierwsza myśl. Porusz absolutnie całym ciałem. Jaką ja mam rolę? Widząc ruch sznurków, nie widząc ruszającego. Cześć, nazywam się Dawid Okoński. Jestem aktorem, autorem i terapeutą. Szamanem jestem, tak wyszło. Jesień to czas zaduszek. Odwiedzę 6 największych polskich miast, by pokłonić się naszym przodkom w intencji miłości, harmonii, pokoju. Widzimy się w czwartek na wykładzie, w piątek jest premiera spektaklu, a w weekend procesy pracy z ciałem, oddechem i ruchem. Szczegółowe informacje w linku. Kryzys okazją przemiany. Lecimy razem po zdrowie. Serdecznie zapraszam. Ruszamy się po całej przestrzeni bardzo powoli. No to wiadomo, komunikacja bez przemocy i tak dalej, ale tu nie chodzi o to, żeby te rzeczy trzymać. To, żeby je wyrzucać, przeżywać, żeby znaleźć w swoim życiu miejsce, gdzie można iść do lasu, wykrzyczeć się, dać to do ziemi, tak? To może co, potańczymy, co? A. Co to mamy? Oddychaj głęboko i puść na ciało. Puść na ciało, oddychamy głęboko. Nie wracamy do tożsamości. Puszczona głowa, cały czas. Dziękuję wam pięknie, kochani. Dziękuję wam pięknie. I najważniejszy mój projekt właśnie zrodził się z takiej jednej jakości, który powiem ci, że no był całą dźwignią mojego przebudzenia życiowego. Ja pisałem przez pół roku w piwnicy tekst, który stał się monodramem, spektaklem. I teraz organizuję wyjazd po 6 miastach. I to polega na tym, że widz przez godzinę doświadcza jakiejś historii, a konkretnie zanurzenia się w historię moich przodków, co nieświadomie odkryłem poprzez pisanie, nie wiedząc później. A później, dopiero po zakończeniu spektaklu, okazuje się, że nie jest tylko widzem. Wstaje z poduszki i staje się uczestnikiem. I wtedy już kontynuujemy podróż 1,5-godzinną terapeutyczną. Więc wymyśliłem, że świetnie jest się dzielić swoją sztuką i tym, jak ja czuję świat, ale świetnie jest też rozpoznawać, jak czują ludzie się. Ze sobą przede wszystkim, nawzajem, tak? Bo jesteśmy jakąś wspólnotą. I największe, że tak powiem, cuda i takie objawienia dzieją się, kiedy łączymy się w grupie. Kiedy korzystamy z potencjału energetycznego grupy. Tak. Oj, kiedy tak. się ze sobą łączymy, my jesteśmy stadem. I o tym też mam nadzieję, że trochę powiemy. Bo cała artoterapia i psychoterapia to nie są odkrycia ostatnich 100, 200 czy nawet 1000 lat. Mhm. To jest z nami od zawsze.
No właśnie, w tym momencie na ścieżce naszej ewolucji, my tego właściwie to zostaliśmy zduszeni i przytłumieni, prawda? I cudownie jest powrócić do tych plemiennych zachowań, bo ja tego doświadczyłam na ustawieniach hellingerowskich, że my naprawdę cały czas jesteśmy w swoich polach, cały czas się szczytujemy, jesteśmy w stanie być dla siebie aktorem wzajemnie. Tak. Aktorami, którzy pokażą, co w nas wymaga ukochania. Absolutnie jest tak, że wystarczy rozejrzeć się po najbliższych relacjach. Naszą psychikę kształtuje 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy. My jesteśmy, mózg jest narzędziem społecznym. My się przez siebie odbijamy, my się widzimy dzięki sobie. To, że możemy wyrażać, zwierzać się sobie. Swoje sekrety dawać ludziom, to buduje więź, naszą bliskość. To sprawia, że się czujemy spełnieni w życiu. Czy jesteśmy z ludźmi, którzy nas kochają? Czy potrafią nas słuchać? No. A to już w dużej mierze zależy od tego, czy my słuchamy siebie i czy potrafimy się wsłuchiwać w siebie. I tu się pojawia temat praktyki. Długo powiem ci, że myślałem, że będąc artystą mogę być spełniony, że pisząc, tańcząc mogę być szczęśliwy, ale to była jedyna przestrzeń w moim życiu, gdzie mogła się wylewać ta czerń nieuzdrowionych aspektów, te traumy, które potrzebowały ukochania. I dopiero kiedy w pełni przeorientowałem hierarchię wartości w swoim życiu, to znaczy zdrowie jest najważniejsze. Nie ambicje, nawet nie pasje, marzenia, tylko zdrowie. Czy ja wystarczająco dużo jestem przytulany w życiu? Czy ja się przytulam wystarczająco dużo do ludzi? Czy ja mam tą bliskość? Nie? No zobacz, to jest od razu reakcja emocjonalna. To, że ja teraz mogę to pokazywać i się z tym czuć świetnie, że kocham być blisko. Jak każdy z nas, że to jest takie ważne. A kiedyś pewnie niełatwo byłoby mi o tym mówić, bo byłem odcięty od ciała. Intelektualizowałem wiele spraw. To tak było łatwiej. Łatwiej było się odciąć od tego, co trudno było czuć. Bo tak nas nauczono. To jest naturalny mechanizm, kiedy jest za ciężko, kiedy jest za trudno. Tylko czy właśnie w jakich my środowiskach żyliśmy? Czy tam wolno było nam czuć? No, czy tam się bardzo. Mówiło przestań? No. To nie wypada, albo daj spokój, nie płacz już, bo po prostu rodzic płakać. Nie znosi, że już to dziecko, tak? Że tak naprawdę rodzicom przypomina to ich własne rany, jakieś trudne wspomnienia i nie dają temu dzieciakowi po prostu, no rycz, no. Wiesz, no daj, czuj to na maksa, tak? Tym bardziej, że są różne rodzaje płaczu. Dziecko w pierwszych miesiącach swojego życia komunikuje się za pomocą płaczu, ale płacz wyraża różne potrzeby. W miarę jak dziecko rośnie, płacze z powodu tego, że coś mu nie pasuje, ale też zaczyna się wzruszać, prawda? I taki płacz, gdzie następuje wzruszenie, jest zupełnie innym płaczem, a rodzice i tak mówią, nie płacz, nie wyrażaj tego. A, no tego akurat w moim dzieciństwie nie było. Powiem ci, że mam tak kochaną, wrażliwą mamę, która patrzyła ze mną na żaby i mówiła, zobacz, a to jest pewnie mama i syn. Ciekawe, jakie to jest być taką żabką. Wspaniale. Zobacz, jak ona się czuje zaopiekowana i tworzyła we mnie, może dlatego właśnie idę tą ścieżką, że dostałem tej jakości i teraz mogę wspierać innych. Dobrą mamę wybrałeś sobie. O, szaloną, wolną, kochaną mamę. Pozdrawiam, mamo. Pozdrawiamy. I powiem ci, że oczywiście to też kosztowało mnie w życiu właśnie, żeby się właśnie nie dopasować, że starałem się dopasować i że to nigdy się nie udało, że musiałem nauczyć się oszukiwać, spędzać całe lekcje w szkole na bazgraniu po zeszytach, dlatego że... No, to jest dobre pytanie w ogóle. Jak często, gdy coś was nie do końca interesuje, odpływacie w bazgranie, albo ilu z was w dzieciństwie pisało pamiętniki, albo jak, czy teraz korzystacie z tego, żeby na przykład pisać? Gdy coś czujecie, pisać list do siebie albo do kogoś, który niekoniecznie trzeba wysłać. Jak często używacie tych mediów, sztuki, w której możecie się wyrażać? Okazuje się, że bardzo mało ludzi.
Że to nie jest takie naturalne. Narzędzia, które w tak łatwy sposób komunikują nas ze swoimi emocjami. I dają taki takie odpuszczenie. Więc miałem to szczęście, że w którymś momencie życia w gimnazjum pani zadzwoniła do moich rodziców i powiedziała: Dawid ma dobrą kreskę, on trzeba coś z tym zrobić. I moi rodzice to zauważyli i powiedzieli: Dawid, co z tym robimy? Ja powiedziałem: liceum plastyczne. I pierwszy raz poczułem się w środowisku, w którym wolno mi być każdym. Gdzie ktoś był w dreadach, ktoś był punkiem, hipisem, ktoś miał takie problemy, ktoś inny miał, był krzykaczem jakimś. Jeżeli nie, w przestrzeni, gdzie nie było przemocy, a było takie różne wyrażanie. I od tamtej pory zaczął się tak naprawdę mój głęboki proces uzdrawiania w życiu. Odkąd mogłem być sobą. I to jest dobre pytanie, czy jesteś w miejscu, w którym możesz być sobą. A nawet jeśli nie, no to czy nie warto zaryzykować? Myślę, że to jest konieczność. Nie ma innego wyjścia. I mogą ludzie od ciebie odejść, odpaść, środowisko, możesz stracić pracę, a potem się i tak okaże, że zyskasz tą, która bardziej ci odpowiada. Bo zawsze, gdy odchodzi stare, przychodzi nowe. Nie ma wyjścia. Nas to życie czasami przeraża, że coś się kończy, a to życie jest bezlitosne. Ono płynie dalej. Cały czas, wytrwale. Gdy nawet nas już nie będzie, to życie będzie dalej. I warto korzystać z tej mocy, tego potężnego życia, które w nas płynie. I ta moc... Zwłaszcza, że każdy dzień może być taki fascynujący, kiedy już się jest sobą. To prawda. I ta moc płynie właśnie w kreatywności, w kreacji. Jesteśmy fascynującymi zwierzętami, że my jesteśmy w stanie tworzyć, wytwarzać. To jest niepowtarzalne, że no, co my już narobiliśmy tutaj, jakiego bałaganu, ale jakich pięknych wynalazków. Powiedziałeś, że czujemy się, że jesteśmy obciążeni w jakimś sensie, ale to w dużej mierze dlatego, że wymyśliliśmy narzędzia, które nas przerastają. Od których się uzależniamy, tak? I one są niesamowite. One dają nam taki potencjał informacji. Ale mogą być też formą wyrazu. Mogą być formą wyrazu. Dostęp do komunikacji między sobą. Teraz stworzyć jakąś reakcję łańcuchową, piękną, nie jest trudno na świecie. Trzeba być szczerym z sobą i mieć tą intencję, która naprawdę popłynie, jak iskra ruszy. No, mieć intencje i zacząć robić szalone rzeczy w życiu. Ja bym polecił każdemu. Robić rzeczy nieprzewidywalne, irracjonalne, bo o tym też jest człowiek. My jesteśmy sprzecznością, przecież my potrafimy być... Czemu mamy się wpakować w jakąś jedną osobowość, że skoro jest takie moje ja, że ja zawsze się taki jestem, to czy trzeba trzymać tą ramę? No nie. Czy można czasami zrobić coś naprawdę niepoważnego, poturlać się z górki, nie wiem, całemu go się ubrudzić w farbie albo w ziemi, zrobić coś dziwnego z włosami, ubrać się najgłupiej jak się da. Okazuje się, że to daje taki luz i takie... no dziecko się tak w człowieku nagle budzi, jest tyle radości i ekscytacji. Ja wybieram nie przeżyć tego życia w nudny sposób i powiem ci, chodzić i spełniać, tylko odhaczać zadania, cele i dbać o przetrwanie. Jesteśmy już w komfortowej sytuacji. No tak. Mi się wydaje, że teraz tak naprawdę, jak się spojrzy po ludziach, już możemy robić to, co kochamy. Jest na to przestrzeń. Kwestia czasami może zawalczenia jeszcze, ale przede wszystkim poczucia własnej wartości. I tu znowu temat uzdrawiania siebie. Chyba właśnie bardziej poczucia własnej wartości, ponieważ my też nie musimy już walczyć. Walka jest passé, aczkolwiek cały czas w naszym słownictwie to powraca. To jest jednak jakiś tam jeszcze pokutujący w nas wzorzec, program. Natomiast sama doświadczam tego, że w momencie, kiedy puszczam, przestaję się starać, to wszystko płynie i wystarczy pozwolić, przyjąć to, nastawić się na to, że dobrze, niech się dzieje co chce, ja wszystko przyjmuję. Nie stwarzam oporu. I zaczyna się dziać. Wystarczy pozwolić, zaakceptować. Okej, teraz nie kontroluję swojego życia. Wow, czy to jest przerażające? To dla wielu musi być bardzo przerażające. Bo jak to? Nieznane. Nie, pierwszy nasz strażnik to zegar. Teraz spróbuj żyć tak, jak czujesz. Bez zegarka.
No, polecam go wyrzucić. Wiesz co, no jest praca, tak? Na przykład. I ludzie potrzebują być w jakiejś godzinie pracy i tak dalej, ale potem z niej wychodzą i są sami ze sobą. I to, czy patrzą na zegarek, albo czy tworzą przestrzeń takiego bez konceptów. Na przykład ja z przyjacielem, jak się spotykamy, i to zawsze w nim podziwiałem, my nigdy nie wiemy, dokąd idziemy. Nigdy. I nigdy nie ustalamy celu podróży. Cudowny. On uczył mnie przez lata, że pytałem, no dobra, to gdzie idziemy? Aha, to zróbmy coś konstruktywnego. Halo, w życiu nie tylko chodzi o to, żeby produkować, działać, robić. To życie jest, aby być, smakować, rozkoszować się chwilą. Samo siedzenie. Teraz jak poczujemy ciężar własnego ciała, dźwięk, coś tam w oddali szumi. Szumi, psy chrapią. Pies chrapie. Łapie kontakt z biciem serca. Jest cudownie. O, moje ciało mówi, dobrze mi, gdy zwalniam. Jak dobrze móc zwolnić. I to naturalne. U kogoś spontanicznie pojawi się szybko uśmiech. Może ktoś będzie musiał się kotłować z myślami na początku. To zależy od tego, jak często siebie słuchamy. Czy my siebie wysłuchujemy, bo to też jest ważne, żeby czasami ten chaos w sobie spotkać. Ale nie rozumiem ludzi, którzy oczekują, że wracają z pracy, usiądą do medytacji i mogą osiągnąć jakieś urzeczywistnienie, spotkanie ze sobą w błogości. To trzeba się wyruszać. To trzeba się rozciągnąć. To trzeba się czasami wykrzyczyć. I tu się pojawia kontakt z naszym ciałem. Praca z ciałem. Wykrzyczyć się. Ja sama doświadczam w swoim ciele jeszcze blokady gardła, kiedy próbuję się rozśpiewać, że to gardło mi się jednak nie otwiera, zaciska bardziej. Nawet teraz już, jak zaczęłam o tym mówić, to już mi się pojawia taka chrypka, że najchętniej to bym odchrząknęła takie. No i tutaj od razu moje ciało zareagowało, bo poruszyłam dobrą strunę. I co to jest? Przekonanie? Jakieś wspomnienia? No to jest bycie grzecznym. Bycie grzecznym, że się nie krzyczy. Aż chciałby się, no widzisz, i co ty mówisz, mi się pojawia od razu energia, żeby po prostu... Wiesz, nie? No. I uwaga, zrobię to i czuję zaraz drżenie, uwolnienie. Jakie to jest, nie? Należy zrobić takie... pozwól sobie. O, Fifi tutaj przyszła, zaczęła... Będziesz szczekała? Szczekała będziesz? Fifi dobrze się na tym zna. Psy, tak? Psy bardzo dobrze to znają. One szczekają w sposób swobodny. Pozwalają się oszczekać na przywitanie, tak? No chodź, hop, gdzie nawet. Się. No skakuj. Pokaż się już, to jest twoje 5 minut. Psy doskonale się na tym znają. Tam nawet czasami ugryzienie się jest okej, tak? Pokłócimy się i się pogodzimy. Ustawiamy przestrzeń. No tak. I powiem ci, że właśnie jak przed chwilą pozwoliłem sobie tą energię, nawet kwestia, jakie jest twoje napięcie, jaka jest twoja moc, byś miała w ciele tak... Jest takie na zasadzie, że taki mały kotek, który się tam próbuje najeżyć, postraszyć. Nie jest to w pełni rozwinięte. Czuję to. No to kochana, zapraszam na warsztaty. Wiesz, w momencie jak łapiesz tak... Ja jestem sama powiedziała, że jestem taki delikatny, wrażliwy mężczyzną. No. Ale wiesz, jakie to było dla mnie przełomowe, jak ja od 2 lat chodziłem do lasu i pięściami potrafiłem po pół godziny walić z ziemię, czasami aż do krwi. Mojego animusa szukałem w takim okrucieństwie, który przekraczał moją delikatność, moją wrażliwość, w krzyku. Powiem ci, że nawet jak teraz jest taki moment, że jak łapię z tym kontakt, to naturalnie czuję drżenie w mojej czakrze seksualnej, że wychodzi ta energia, płynie. O, czuję to w dłoniach, że ona płynie. Możesz to poczuć po obecności, że to jest inna jakość, nie? Moglibyśmy stanąć teraz do walki, moglibyśmy zawalczyć o swoje marzenia. I z tego miejsca życie smakuje inaczej. Jeśli masz dostęp do każdej jakości na pstryknięcie palca. Jeśli w ogóle praktykujesz,
generowanie różnych stanów i dbasz o higienę taką, że skanujesz swoje ciało. Wiesz, jak się czujesz teraz. Stajesz się alchemikiem własnych nastrojów, uczuć, emocji. Kreujesz. Och, to jest wspaniałe, co mówisz. Czuję to, czuję tę moc. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna drugi człowiek. Thank you.
Bo przecież emocje, nie wydarzenia, nie to, co się dzieje wokół nas, tylko właśnie nasza reakcja, nasze emocje są tym, tą informacją dla naszego mózgu, która mówi nam, jak się czujemy. Czy to jest dobre, czy to jest złe. A w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zapanować nad tym, no, czy nam służy, czy nam nie służy na dany moment. Czy jest w tej chwili moje tak, czy moje nie. Albo wybrać sobie z wachlarza możliwości odpowiednią reakcję. Dać sobie czas na to. To trzeba wyrobić w życiu obserwatora. I dlatego praktyka medytacji, bycia ze sobą tak bardzo wspiera, że regularnie dajemy sobie przestrzeń na 10 minut, jakiś specjalny budzik w ciągu dnia, kiedy ja obserwuję swoje myśli. I robię przestrzeń pomiędzy myślami, że buduję obserwatora, tego, który myśli to, co myśli, tak? Wiesz to, dużo osób to już zna, że jest ta przestrzeń w nas. Kiedy jest klik, nie myślisz. I wtedy kim jesteś? Jesteś życiem, jesteś wszystkim. I tu się zaczyna wolność. Wtedy nie musisz nic, a możesz wszystko. Także to, co mnie interesuje na ten moment, to kontaktowanie ludzi z ich własną mocą. I staram się tak budować swoje warsztaty, aby mieli okazję to sprawdzić. To jest wspaniała misja. I potęga, moc. No, staniecie za sobą tak naprawdę. Staniecie za tym dzieckiem, za tym rodzicem we mnie. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. To się nazywa duchowa dorosłość, kiedy my bierzemy odpowiedzialność za nasze emocje i za to, jak wygląda nasz świat wokół. Już nic nie zwalamy na innych, na to, jak ktoś do nas zareagował, tylko patrzymy, jaka jest nasza reakcja na to. A jakie to jest na przykład ukochać kogoś, kto jest dla mnie wrogiem? Dać przestrzeń do wysłuchania kogoś, kto się na mnie gniewa, jest wrogi. Albo po prostu z lekkością odejść. Przyzwolić sobie. No to jest właśnie ten mały stop, ta mała chwila. I to się, to można wypraktykować. Także cieszę się, kocham to, co robię, cieszę się, że mogę tworzyć taką przestrzeń, czy to poprzez spotkanie, czy poprzez terapię, czy poprzez spektakl i sztukę. No właśnie, a powiedz, jak wygląda taka terapia poprzez spektakl? No to w tym szczególnym procesie, w tym 4-letnim projekcie, który tak długo budowałem, głównymi narzędziami jest ruch, oddech i głos. I chociaż teraz myślę, że będę się pilnował, żeby nie zdradzić do końca procesu, bo no też wiadomo, świetnie, jeśli to jest niespodzianka, ale oddech zawsze był kręgosłupem mojej pracy. Bez oddechu nie żyjesz. Oddech jest tak potężnym narzędziem, że za pomocą oddechu jesteś w stanie doświadczać ekstaz, rozluźnić swoje ciało do totalnej błogości, a ona nie ma granic. Więc oddech jest dla mnie tym, co podpala, rozluźnia. Jest tak jakby twoim przyspieszeniem i zwolnieniem. On decyduje o tym, na jakiej jesteś wibracji i jak szeroka jest twoja uwaga. Ruch przede wszystkim pozwala zgubić ego. Trans ma w sobie tą właściwość, że kiedy puścisz głowę, to nie ty tańczysz. To tobą tańczy. To taniec tobą tańczy. To w pewnym momencie możesz dojść do momentu, w którym zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś pędzlem w rękach czegoś większego. I spojrzeć w ten sposób na swoje życie. I taniec to pozwala. Pozwala poddać się, bo emocje kochają się wyrażać swobodnie. I teraz, kiedy my chcemy je kontrolować, okej, możesz mieć całkiem zgrabne życie, że wyrażasz gniew, komunikację bez przemocy i tak dalej. Ale jakie jest twoje życie, jak ty pozwalasz się rzeczom dziać swobodnie? I parkiet, czy przestrzeń warsztatowa jest taką przestrzenią, gdzie możesz się zachować agresywnie,
przemocowo możesz dotknąć najgłębszej rany, pozwolić sobie absolutnie na wszystko. Bo jest zasada akceptacji i każdy wie, że może podnieść rękę. Halo, stop. Więc możesz dotknąć tych granic w sobie, żeby potem przenieść to na życie. Mm-hmm. Możesz sprawdzić się taka. Wiele osób żyje z takim poczuciem, że skoro żyłem do tej pory, to ja taki jestem. A potem się okazuje, że po 2 godzinach transowego tańca doświadczają takich stanów świadomości i kojarzyło im się tylko z jakimiś używkami, tak? A to jest dostępne, tak. Albo w ogóle poprzez kreatywność doświadczają się takich, ich siebie jeszcze nigdy nie znali. Takich uczuciowych, takich czujących. Właśnie ja zwracam na to uwagę, dlatego że to nam daje prawdziwe spełnienie. To jak my zaczynamy siebie czuć, swoje ciało. Że wymagało do mnie pokory w życiu, żeby dotrzeć do tego, że przyjemność jest tak ważna. No tak, bo ponieważ też istnieje w naszym społeczeństwie taki program, który koduje nas, że lepiej być tym cierpiętnikiem, męczennikiem. Wtedy uzyskamy zbawienie. Ach, chrześcijańska tradycja dużo zrobiła na podzieleniu dobra i zła. Mm. To cały czas, tak jak mówiłaś, jest w naszym języku. No i te demony, i te diabły, którymi sami jesteśmy. Tak. Piekło i niebo w nas. Cały czas. Tak. W relacji. Cały czas w tańcu. I jak ja bym sobie poradził w tym życiu bez demona? Bez tego diabła, który potrafi być bezwzględny. Czasami tak egoistyczny, że tupnę nogą, wyjdę i zrobię sobie czas dla siebie. Tak? Mm. Taka bezwzględność. Albo że nasi przodkowie musieli czasem coś poudawać, kogoś oszukać, żeby siebie ochronić. I to może żyć w nas nadal, tylko czy my potrzebujemy tak żyć? Diabelsko. Jeszcze. Może, nie wiem, w jakiejś temperamentnej sytuacji, w jakimś dzikim tańcu. Może w jakiejś przygodzie, wiesz, w biegu po swoje marzenia. To i ten diabeł się przyda. Mm-hmm. Czyli można diabłowi dać wolne i może sobie pójść, ewentualnie można z nim puścić się w taniec. No to jest nasz ogień, no. To jest energia seksualna. To jest, kurczę, no przecież my jesteśmy zwierzętami, przecież my jesteśmy dzicy. Istotami dualnymi. Mamy pazury, zęby, my potrzebujemy gryźć i dawać. Mhm. Albo zrobisz to w tańcu, albo zrobisz to na siłowni, albo zrobisz to w łóżku, jakkolwiek, po prostu trzeba tego używać. Mhm. No, to jest... Nie można być świętym cały czas. No to jest święte dla mnie. Jakby świętość w tym jest, że my jesteśmy autentyczni. Mhm. Że to, co boskie, to jest witalne. Mhm. To jest nieokiełznane, to jest dzikie. Czyli ta przeplatająca się energia kundalini. Tak. No tak, no w jakiś sposób właśnie w ten sposób nas kulturowo tłumiono, żebyśmy byli potulni schematowi. Schematyczni. No i sami też się tłumimy, bo trzeba nie lada odwagi, żeby sobie pozwolić być dzikim. Mhm. Nieokiełznanym. Takim naprawdę pewnym siebie, żeby trzeba też takiego naprawdę wiary w otoczenie, że ty możesz być sobą i że cię ludzie przyjmą, albo że ryzykujesz odrzucenia. Mhm. No właśnie ta wolność bycia sobą, przyzwolenie było do niedawna zarezerwowane dla artystów. No nie? Ktoś w towarzystwie zachowywał się w sposób intrygujący, to mu się przypinało etykietę, no on pewnie jest artystą. Artysta to może, no nie? Tymczasem okazuje się, że my jesteśmy artystami we własnym życiu. No, że tworzymy je każdego dnia. Więc należałoby pozwolić sobie na to, by wyrażać siebie. Warto. Zdecydowanie warto. Trochę sobie poszaleć w życiu. Więc to można różnie, można patrzeć płytko na taki taniec, ale zapewniam każdego, jeśli pół godziny dziennie będziemy tańczyć, to ma bezpośredni wpływ na nasze życie. Śpiew, taniec, jest tyle dyscyplin artystycznych, pisanie, malowanie, które gdzieś były dla nas pierwotne, od zarania dziejów.
dla dziecka to jest naturalne, że ono kiedy chce, to tam bioderkami jedzie. Albo chce krzyczeć, tak? I wtedy naturalnie masz cały czas przepływ energii. A jak uczysz swoje ciało, tu się mogę zachować tak, tam tak, tak. I to ciało cały czas jest, wiesz, to co już co mogę, czego nie mogę, nie? Mhm. Tak sobie wyobrażam osobę, która została wychowana w programie braku poczucia rytmu, tego, że nie potrafi tańczyć na wszelkich weselach, imprezach. A to nam się mówi. W szkołach że jest pod ocenę, czy potrafisz śpiewać i uczy się tylko śpiewu, który jest jakiś tam pod konkretną melodię. Mhm. A jest przecież śpiew, twój głos autentyczny, który czasami jest jakie to jest. Od razu i znowu czuję. Wiesz, jak uwalniasz autentyczność, od razu i słuchaj. To jest takie proste. Tak, tak, to jest proste, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że następuje ocena. Tak, i dlatego zaraz czujesz w gardle. I to powoduje, to, że my się zaciskamy. Są te klamerki, są te kajdanki, no i tam trzeba do nich podejść blisko. I czule z uwagą, z oddechem i głęboką ciekawością, empatią przyjrzeć się im. Pojawią się wspomnienia. Może ktoś mówił, że nie wolno. Może ktoś ci powiedział kiedyś beznadziejnie, tak? Nie podoba mi się. A dla dziecka to jest trudne. Dla dziecka bycie postawionym przed salę i wyśmianym przez klasę może pozostawić traumę. Bo ciało już nie wytrzymuje tego napięcia i jest klik, dysocjacja. I w tym dzieciństwie, no, to warto sobie zadać pytanie, jakie były te środowiska nasze? Czy takie przyjmujące? Może nie. A jeśli nie, no to teraz my tworzymy swój dom. Już jesteśmy dorośli. Czyli u ciebie powinny się zjawić osoby, które czują, że zostały przez ten program ograniczone właśnie po to, żeby się wyzwolić. Albo takie, które po prostu chcą otworzyć swoje potencjały jeszcze bardziej. Bo można żyć nawet ciekawie, fascynująco, a można jeszcze bardziej wolno. Jeszcze to mnie interesuje w życiu, żeby tą wolność poszerzać. Nawet ryzykując, że będę coraz bardziej dziwny, że będę stawiał coraz bardziej szalone rzeczy w sieci. Kurczę, wiesz, że wtedy to życie smakuje. No wtedy tak. To życie zaczyna smakować. Że ktoś ci mówi, a ostatnio też coś do mnie powiedział i to, te konwenanse. Ale poczuj, jakie to jest żyć bez konwenansów. Z pełnym szacunkiem. Hej, ja tak mam, taki jestem. Szanuję cię, ale potrzebuję się zachować w ten sposób. Nawet zaobserwowałem u sobie ostatnio, że chyba nie ma dla mnie zachowania, które byłoby kontrowersyjne. Każde zachowanie ma swój sens i źródło. Jeśli ktoś wybiera perwersję, to jest jego ścieżka, coś integruje. Ktoś inny jest sam dla siebie przemocowy. Kłaniam się temu, co ktoś mu robił i co potrzebuje powielać, żeby zdać sobie z tego sprawę. No tak, to jest... Że nie ma niewłaściwych emocji, nie ma niewłaściwych zachowań. Akceptując siebie, akceptujemy wszystkich. Tak, i to jest nie lada wyzwanie, zaakceptować siebie w pełni. Ja mam największa przygoda, taka ostateczna, żeby siebie przyjąć w pełni. Bo nawet jak już czujesz się taka, ale przerobiłam, to idziesz po ulicy i dopóki jest tu jedna osoba na tym świecie, która cierpi, nie? No to aż się chce ją przytulić. No tak. Dopóki jest jeszcze tu jeden wykluczony. A ta mandala cienia się nie kończy w psychice i można cały czas się czuć coraz bardziej swobodnym, coraz lepiej w sobie, w swoim ciele. Więc czemu nie? Dla mnie to jest przygoda. No to jest wspaniałe, co powiedziałeś, bo to znaczy, że nie ma granicy przyjemności. Cały czas możemy doświadczać i jeszcze. Ale powiem ci, że to jest wspaniałe porównanie, bo ja w swoim życiu doświadczyłam tego, że miałam okazję codziennie jeść obiad w restauracji, innej restauracji, za każdym razem super dobre danie. I w pewnym momencie przestały te dania mi smakować. Były bardzo podobne do siebie. I to jest to, co to piekło, które niesie konsumpcjonizm. Mówią nam, zarabiajcie pieniądze, będzie was stać na lokale, na samochody, na kupno, na właśnie obracanie tymi pieniędzmi i kupowanie, korzystanie z tego świata. Okazuje się, że to jest ślepa uliczka,
że tak naprawdę te największe radości, przygody, przyjemności biorą się z nas, z naszego środka. Ale to, co powiedziałaś, też jest ciekawą metaforą, bo gdy jemy to samo danie, ono naturalnie, nasze życie staje się płaskie. Mamy całą paletę emocji. Smutek, gniew, zażenowanie, obrzydzenie, nawet pogarda. To wszystko są emocje, które czasami są potrzebne i to, że je czujemy, jest okej. To, że ja mogę poczuć obrzydzenie, jakby nakreśla, co, jaka jest, jakie jest poczucie mojej smaku, czystości, higieny energetycznej. To, że mogę poczuć gniew, pokazuje, gdzie ja mam swoje granice, na co się nie godzę i się nie zgodzę. Okej. Wspaniały gniew. Jeśli w relacji, wiesz, no jeśli masz relację, w której musisz powiedzieć, kurczę, czuję gniew, chcę to wyrazić, mam ochotę krzyknąć. W taki sposób sobie wyobraź. Tworzy się środowisko, ktoś mówi, dobra, ale niech to nie będzie wykierowane we mnie. Okej. I wiesz, do ziemi, cokolwiek. Wyobraź sobie w taki sposób, można. No. Oczywiście, że to wymaga dużej umiejętności i praktyki. Ale jak zmienia się relacja wtedy? Mm-hmm, tak, my zaczęliśmy to z Tomkiem ćwiczyć, że mamy możliwość wyrażenia swojego gniewu, ale na wszelki wypadek zaznaczamy, że to ja po prostu teraz potrzebuję wyrazić gniew. Mm-hmm. I nie bierz tego do siebie. Tak. Super. To jest takie wspaniałe, że ja mogę być taką zozą. I można wejść na maksa to wtedy, nie? Mm-hmm. Może się okazać, że trzymanie gniewu dłużej niż minutę jest niemożliwe, jak go sobie pozwalasz w pełni, nie? Że po prostu nie da się cały czas być w gniewie. Jak go wyrażasz, on puszcza. Pod gniewem przychodzi smutek, po smutku przychodzi jakaś delikatna żałoba, to są kolekcje nie było. I potem odpuszczenie i wolność. No i te emocje mają swoją dynamikę. Im lepiej je poznajemy, tym po prostu łagodniej nam jest siebie prowadzić. No. A tak sobie pomyślałem, a ile osób w ogóle unika czucia. Nie? Ile osób tak naprawdę, do mnie przyszło ostatnio, ile osób tak naprawdę na warsztatach, ktoś powiedział, ile osób tak naprawdę praktykuje po to, żeby się w ogóle poczuć normalnie. Nie? Że te traumy czekają. I są na tyle silne, że nie dają żyć. No i dlatego wydaje mi się, że będzie coraz bardziej popularne, że ludzie będą wracali do siebie i praca nad sobą, no życzę całemu światu, żeby była coraz bardziej rozpopularyzowana. Myślę, że paradoksalnie ta cała pandemia, ta cała, ta cała sytuacja związana z lękiem, kreowaniem lęku, przyspiesza w nas te decyzje, bo my już mamy dosyć. To zwraca do siebie. Tak, tak. Ja już tego nie chcę. Chcę normalności. A normalność uzyskamy dopiero wtedy, kiedy staniemy w prawdzie w stosunku do siebie. No. Słuchanie siebie. Tak się często to powtarza między nami, nie? Jak pojawia się ten temat słuchania siebie, wsłuchiwania się w siebie. Tak, i czasami opowiadamy coś komuś, mówimy i my tego nie słyszymy, co mówimy, a słuchająca nas osoba potrafi usłyszeć to, co mówimy między wierszami. No, to jest cudowne móc się w siebie wsłuchiwać. Tak praktykować, a o co jej dzisiaj chodzi? O czym ona dzisiaj jest, nie? Czy on, czy mój tata, mama? Czy musimy zagadywać, nie? Zobacz, jak ona się dzisiaj zachowuje. A, chodzi w takim tempie, takiej maminy. Wiesz. To jest piękne. To jest cudowne, nie? Empatia jest cudownym narzędziem. I wtedy ta osoba nie wie o tym, a w jej polu pojawia się sygnał, jestem widziany. Jak się ona zachowuje? Od razu luz się pojawia. Także życzę nam tego, żeby było tego coraz więcej. I myślę, że to jest proste. Tak, w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, że tak można i że to przynosi nam korzyści, dobre samopoczucie, wtedy, o ile nie zapomnimy,
tylko wypracujemy w sobie tą praktykę, to zaczyna być częścią naszego życia i robi się jeszcze bardziej wspaniale. No, ale zanim to się stanie, trzeba przejść tą drogę, która czasami może się wydawać mozolna. No tak. Jakich ludzi wybieramy, jaką pracę wybieramy, gdzie, co wybieramy jeść, w jaki sposób traktować swoje ciało. No i tą podróż trzeba odbyć. Nie ma uniku. Życie czasami przychodzi i potrafi wszystko rozwalić, potrafi być niszczycielskie, ale tylko i wyłącznie po to, żeby odbudować się od zera, na nowo, poukładać półki. I takim, jak mówisz, jest, myślę, ten kryzys. Tak. Tak teraz przeszukuję w pamięci różne pliki, wspomnienia. Czy znam osobę, której kryzys wyszedł w konsekwencji na złe? No mogą być takie, wiesz, bardzo, że tak powiem, kryzysy śmiercionośne, tak? No, różne jest... wypadki się zdarzają. Ale zwykle rzeczywiście rana jest miejscem, w którym wstępuje w nas światło. Rumi tak napisał, to jest piękne, że czasami potrzebujemy dostać po tyłku, żeby się obudzić. U mnie tak było. U mnie też. Musiałem dotknąć dna. Ale to wystarczy. Zmieniłbyś scenariusz tego? Bo ja nie. Nie. Ale wystarczy. Mhm. Tak. Nie potrzebuję już się kopać, żeby zrozumieć, że to ja sam siebie kopię. Wnioski zostały wyciągnięte, a to jest ważne. I samo przyjęcie tej wiedzy, mądrości z lekcji powoduje, że ona przestaje się powtarzać. No, to bardzo często widać na przykładzie związków, że przez jakiś czas wchodzimy w toksyczne związki, a w momencie, kiedy zauważamy, dlaczego wchodzimy w te toksyczne związki, jaka trauma w nas potrzebuje ukochania, jaki program, kiedy potrafimy to ukochać, nagle się okazuje, że kolejny partner jest objawem tej miłości. Tak to działa. I tak jest z pracą, tak jest ze zdrowiem. I niekoniecznie musi być doskonale. I mogą się dalej pojawiać rzeczy trudne, nie kryzysy. Nie ma rozwoju bez kryzysu. No ale to jak już go przechodzimy, to już zależy od naszej otwartości serca, od akceptacji i zgody. No i to jest nauka z tymi wszystkimi lękami. No. To jest lęk przed śmiercią, że coś w tobie umiera i znowu się rodzi. I to będzie trwało do końca życia. Dlatego warto zacząć już teraz. I może nawet spojrzeć, co potrzebuje we mnie umrzeć. Jakie destruktywne schematy. I nie dawać im więcej energii. Niech odpadną, niech uschną. Stworzyć wewnętrzny pogrzeb. Tak, masa naszych nawyków jest w oparciu o lęk. A jeśli w pełni sobie pozwolisz palić tego papierosa w kółko z przekonaniem, że to ci nie służy, szczerze, on musi w końcu odpaść. Jeśli świadomie, wiesz, no cokolwiek robisz, ale jeśli robisz to z pełnym przyzwoleniem sobie, takim totalną akceptacją, to albo musicie to doprowadzić do tego, że to odpadnie, albo do momentu, w którym objawi ci się pełne źródło problemu. No a wtedy to już zależy od ciebie, co z tym zrobisz. Kiedy tak sobie siedzimy i opowiadamy o tym naszym życiu, jak ono wygląda, to wszystko brzmi tak wspaniale, prawda? No bo życie jest wspaniałe. Bo życie jest piękne, fascynujące, głębokie, wielowymiarowe. Nawet wtedy, gdy jest trudne. I żeby to poczuć, warto pojawić się w twojej przestrzeni. Czy ktoś kiedykolwiek rozmawiał ze zmarłymi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okay. To znaczy, czy usłyszał odpowiedź, czy próbował do nich mówić? W ogóle, jakikolwiek dialog. No to tak. Okej. Okay. Dobrze. Psychoza. Słuchajcie, naturalna sprawa. I ile osób tutaj czuje się zdrowa psychicznie?
tak mało? Dobrze, zaraz was wszystko wypytam. Otwieram przestrzeń akceptacji, autentyczności. Potrzebuję się z wami zsynchronizować. Zobaczyć, co usłyszeć. Bardzo różne, pełne spektrum możliwości tutaj. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Okej. Ostatnia osoba do nas przychodzi. Cześć. Czy miewałaś kiedyś stany depresyjne? Owszem? Dobrze. Ręka w górę. Kto kiedy... Dobrze, zaraz was o wszystko wypytam. Otwieram przestrzeń akceptacji, autentyczności, szczerości. Wszystko, co tutaj się wydarzy z mojej strony, z intencji miłości, harmonii i pokoju. Ręka do góry. Kto doświadczał w życiu stanów depresyjnych? Dobra. Normalka, prawda? Yin i yang. Chodzimy na szczyt i czasami spadamy na dno, aby się zregenerować, aby się zasilić na nowo. Potrzebujemy zejść swoją energią bardzo nisko. No dobrze. Kto doświadczał w waszym życiu stanów psychotycznych? Okej, czyżby? Dobra. Psychoza, według definicji, jest to moment, w którym nie jesteśmy w stanie w pełni odróżnić tego rzeczywistego od nierzeczywistego. Czy to, co się wydarza w danej chwili, jest realne? Czy to, co się wydarza w tej chwili, jest realne? Czym jest rzeczywistość? Jeszcze raz, kto doświadczał w życiu stanów psychotycznych, w których załamywała mu się rzeczywistość i myślał sobie, to jest sen. To chyba jest sen, to chyba jest... Czy to jest jakaś symulacja? Okej, wszystko jest projekcją naszego umysłu. W zależności od tego, w jakim kręgu doświadczenia i wiedzy jesteśmy, takie panują tam definicje. Tego pytania nie miałem w repertuarze. Czy ktoś kiedykolwiek rozmawiał ze zmarłymi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Znaczy, czy usłyszał odpowiedź, czy próbował do nich mówić? W ogóle, jakikolwiek dialog. No to tak. Okej. Dobrze. Psychoza. Słuchajcie, naturalna sprawa. I ostatnie pytanie dla was. Ile osób tutaj czuje się zdrowa psychicznie? Tak mało? Jeszcze raz, no ilu z was czuje się zdrowymi psychicznie, jednostkami? Co znaczy, nie? Co znaczy? Dobre pytanie. Właśnie o tym chciałbym porozmawiać. Co to znaczy? Do dziś we mnie pracuje, jakby pracują we mnie odpowiedzi na to pytanie. I to jest fascynująca podróż. Wydaje mi się, że ten materiał, który tutaj jest, z którym do was wychodzę, on jest, ma potencjał na książkę, zobaczymy. Inna jest w procesie teraz, ale te tematy są głębokie, bo one nas stawiają wobec ostatecznych prawd. Tego, kim jesteśmy, czym jest umysł, czym w ogóle jest widmo, widzenie rzeczywistości, czym jest psyche, czyli nasza percepcja, i czym jest psyche, czyli nasza dusza. Nasza podświadomość, świadomość i nadświadomość. I czym ta rzeka w istocie, nasza dusza, wpływająca do większych rzek i ostatecznie do oceanu świadomości, czyli czym jest, jak to moja babcia by powiedziała, Bozia. Tak działa, że jeżeli ktoś już doświadczył pewnej wiedzy i znajdujemy się w jego przestrzeni, łatwiej nam
wyobrazić to sobie, poczuć przede wszystkim, odczuć w ciele tę mądrość, wiedzę i zaczynamy przyjmować to, łatwiej nam to wcielić w życie. Tak, absolutnie zapraszam. Jeśli potrzebujesz trochę dzikości, szaleństwa, ja jestem od tego, żeby w pełnej akceptacji, żeby poczuć siebie takim, jaki, jaka jesteś. Pełną zgodę. U mnie będzie dziko, szalenie, czasami mocno, ale czasami ma być strasznie, mocno. Ale po to, żeby zrobić, okej, okej. I to przeżyłem, i to przeżyłem. O, to też przeżyłem. Teraz było tak ciężko, teraz było tak dramatycznie. O, mogę żyć dalej, życie płynie dalej. No, my jesteśmy wielkimi istotami, jesteśmy wybitnymi istotami. To teraz ja cię proszę, żebyś to podkreślił. Do kogo są skierowane twoje warsztaty? Moje warsztaty skierowane są absolutnie do wszystkich, ale myślę, że najbardziej, największą korzyść mogą do wszystkich absolutnie. Ale wiem, że osoby wrażliwe, przyznaję, że osoby wiele czujące mogą wyjątkowo znaleźć taką przestrzeń. Takie, które mają tendencję do wycofywania się. Bo ja w taką podróż idę. Tak naprawdę chodzi o to, że każdy nauczyciel czy praktyk, on tak naprawdę przez to, co robi, pomaga sobie. Nie mamy się co oszukiwać. To jest nasza ścieżka. To jest nasza ścieżka. Nasza mądrość rośnie na doświadczeniach. Więc ja dotknąłem tej przemocy w życiu. Dotknąłem tego cierpienia, skrzywdzenia. I gdybym nie dotknął również tego miejsca, jak wielką cnotę to we mnie zbudowało. Docenienie własnej wrażliwości. Swojego widzenia świata. No to nie chciałbym tego podawać dalej, a to jest no wielka przyjemność. Dlatego, ale to nie chodzi o mnie, jest mnóstwo innych też ludzi, którzy praktykują. W ogóle zachęcam do tego, żeby praktykować, chodzić na warsztaty, robić sobie wyjazdy różne są, jogowe, różne. Dlatego, że jak tworzymy przestrzeń na zmianę i tak robimy sobie taki weekend, wieczór, to samym faktem, że dedykujemy miejsce i czas, to już się zaczynają dziać zmiany. I to jest tak samo praktyka w domu, że robię sobie specjalny kącik w pokoju, tak? Albo specjalną poduszkę, specjalną ścianę, gdzie zawieszam tam moje myśli, które są dla mnie ważne. Że czuję, że tu cię atakują w ciągu dnia, masz takie i takie, masz takiego tego krytyka, ale na ścianie zaczynasz z nim rozmawiać. Piszesz sobie jego fałszywe przekonania, tak? Tego jeszcze nie potrafię i zaczynasz sprawdzać. Tego jeszcze nie potrafię, ale mogę spróbować się nauczyć. Tego jeszcze nie potrafię, ale ostatnio próbowałem i idzie mi coraz lepiej. I patrzysz, jak twoje przekonania się programują, zmieniają stopniowo, jedno za drugim. Potem patrzysz, hej, w sumie to było fałszywa myśl, nieprawdziwa. Po co ja to noszę w sobie od lat? I widzę, że nie robię tego, to chciałam robić, nie wyszło. Bo nosisz konkretne przekonania na swój temat. No, więc no, ja zapraszam przede wszystkim do pracy ze sobą. A no i może do śledzenia moich działań, no bo mam piękne cele i marzę o tym, żeby robić wielkie wydarzenia, festiwale. Ostatnio nawiązał kontakt ze mną człowiek, który chce ze mną robić imprezy na trzeźwo. Wspaniale. On jest DJ-em, ja jestem terapeutą. Tak czy inaczej zobaczyłem, że jestem w takich dresach Adidasa, jakiś taki impreza, tak? A jestem bez koszulki, mam warkocz, blond włosów i po prostu prowadzę proces terapeutyczny w klubie. Ludzie przychodzą do klubu, ale bez alkoholu, bez papierosów. To jest wspaniałe. I imprezują, pocą się na maksa, a przy okazji procesujemy emocje. I po prostu robię ludziom świetną imprezę, przy okazji wyzwalając ich potencjały. Mówiąc o marzeniach, snach niskich, wysokich, tak, z psychologii procesu, którą ciągle uczę się, no, i studiuję. Kochani, jeżeli w waszej przestrzeni, w waszej głowie jest koncept, żeby robić coś takiego właśnie dla ludzi, piszcie do Dawida. Tak, róbmy nową Polskę. Kocham ten kraj. To jest ważne, żeby tutaj jesteśmy, to tutaj robimy. To jest nasza mama. Tak. A my naprawdę jesteśmy, mamy wspaniałe korzenie, pełne serdeczności,
radości, uwielbienia, właśnie do tańca, ruchu. My to kochamy, mamy to w swojej krwi. Zresztą jak chyba każdy człowiek na ziemi, ale takie nasze słowiańskie, konkretne... Nasz żywioł. Rytmy. No, że mamy wypracowane w przodkach, że teraz mamy wolność. Tak. Że ktoś musiał rozdzierać skórę, żebyśmy my teraz mieli wolność. To jest naprawdę moc. Polacy mają to w sobie. Mamy duszę wojowników. Tak. Dobry kontakt z naturą. A propos różnych takich dysfunkcji i chorób, do mnie w śnie przyszła, raz tylko o tym mówiłem na jednym wykładzie, do mnie w śnie przyszła moja babcia, która zmarła na stwardnienie rozsiane. Mm-hmm. Ona przyszła poprzez wideorozmowę w laptopie, w śnie, nie? I zawołała całą rodzinę, moich dziadków, rodziców, i wszyscy patrzyli na to, jak ona przemawia, i ona dała przekaz: kochani, mówi, to co Dawid robi, to nie jest błaha rzecz. To nie są błahe rzeczy. I ona tak mówi w momencie, gdybym ja więcej się śmiała, gdybym więcej tańczyła, śpiewała, była razem z ludźmi, gdybym ja więcej tańczyła, mówi. No mówi, słuchajcie, i tak stara się mu przekonać, to nie są małe rzeczy. To nie są, wiesz, błahe sprawy. Ja tak siedziałem między rodziną, wiedziałem, że wybieram ścieżkę, która różnie może być zrozumiana. I tak czułem się przez nią doceniony. Wiesz, ile na świecie chorób jest dlatego, że ludzie się nie wyrażają. No tak. Że tłumią. Wiesz, to jest jakby sobie skracała życie. Energia, spychane emocje, klik, muszą pójść na organy. Muszą po prostu, bo coś musi przejąć to. Solidarnie ze współczuciem coś przyjmuje ci to. Bierze na siebie. Jak dziecko bierze na siebie emocje rodzica. My no siebie tak kochamy. Teraz myślę o ludziach, którzy tańczą w klubach. O Jezu. I teraz widzę, czuję, jak wielki sens ma ta impreza bezalkoholowa. Ale w przestrzeniach mainstreamu. To jest dla mnie, żeby robić w przestrzeniach popularnych takie akcje. Że można bez używek, że można w ogóle czuć swoje ciało. Wiesz, ludzie się odcinają, wchodzą do prawej półkuli, że mogą czuć trochę luzu poprzez alkohol, cokolwiek. No, żeby sobie ośmielić się na ten ruch, nie? Naznaczone to jest zaraz, że tam trzeba się podrywać, że tam coś jest, jakieś polowanie, nie? Że się patrzy na te kobiety przedmiotowo. W ogóle jest tyle zakręconych tam programów, gdyby tak... Żeby tak wszystkie je naświetlić od razu, bez używek. Nie masz używek, jesteś trzeźwa, to nie musisz się spotkać z programami, musisz się spotkać, nie? Potem okazuje się, że w ruchu ten lęk w ogóle nie ma jak się w ogóle cię zablokować. On jest... Trzęsiesz się, drżysz, boisz się, ale tańczysz i on od razu. Okazuje się, że w ogóle ten lęk był tak naprawdę ukrytym potencjałem czegoś. Że zwykle to, czego my się boimy, to albo boimy się pokazać swojej mocy, albo boimy się pokazać swoje słabości. Okazuje się, że jak to zaczynamy pokazywać i tańczysz jako słaba, okazuje się, że zaraz jest w tym też jakaś przyjemność, że bycie słabą, że zaraz wow, nie? Że okej, jestem wrażliwa. Że to jest powiązane, że kiedyś musiałam wybrać bycie słabą, bo siebie schroniłam. A co schroniłam? Wrażliwość. Okej, i powoli otwierasz się, okazujesz, że za tą słabą... Uwalniasz. Że za tą słabością skryje się jakaś twoja wrażliwość, czucie i zaczynasz czuć więcej na nowo. No to jest wspaniałe, bo to, co powiedziałeś o tych programach, o tym polowaniu w klubach, bo faktycznie ludzie piją alkohol... Żeby się odważyć. Tak, ale tam się odgrywa, tak jak powiedziałeś, polowanie, wabienie, kuszenie, ocenianie, porównywanie, cała masa takich nie do końca przyjemnych rzeczy. No i które mogą stać się przyjemne. I kac na drugi dzień. Polowanie może być fajne.
No może być. Może jeśli jest otwarte, jest w porządku i nie ma, jest z poziomu serca. Mhm. Ja poluję teraz na autentyczny kontakt. Mhm. Daję się poznać. Mhm. No tylko może wtedy też przestaje być polowanie, bo po prostu partnerstwo i cudowna zabawa, tak? No to jest naprawdę coś, czego po pierwsze nie jesteśmy świadomi, że nam brakuje w naszej codzienności, ale kiedy już poczujemy, co to tak naprawdę jest, ile nam daje, okazuje się niezbędne do tego, żeby żyć w równowadze z sobą, w szczęściu. Autentyczność masz na myśli? Tak. No i to wyrażanie siebie właśnie w tańcu, bo kiedy ostatni raz tańczyliście? W jakikolwiek śpiewaliście. Sposób. Albo zapisaliście jakieś skryte pragnienia, tajemnicze przeżycie. Wiesz, no wtedy się zaczyna magia, nie? W życiu, jak zaczynasz przyglądać się detalom, patrzeć wspomnienia, ale w marzenia, jedno marzenie, potem następne, trzecie, jeny. Ile pragnień ma moja dusza? Mhm. Jak żyjesz w tej pozycji, jak się chce żyć? Jak wchodzisz w ogóle na ścieżkę spełniania swoich marzeń, to jest taka motywacja się rodzi, rodzi się takie szalone, przestajesz myśleć o jedzeniu, o wszystkim, po prostu chcesz, nie? To jest kreatywność. Tak. Tak, czuję moc twojej misji. Jest bardzo potrzebna. Dziękuję, że mogłem tutaj być. Dziękuję, że jesteś i tworzysz taką przestrzeń. Dziękuję. To jest cudowne. Bardzo intymna jest ta przestrzeń, szczera. Dziękuję sobie też, że mogę tutaj być. I wybieram być sobą. W każdej sytuacji. Nawet i ostatnio to do mnie przychodzi, nawet ryzykując życie, być sobą. Być sobą do końca. Nie grozi nam nic. Życie jest tak kruche. A mimo to jesteśmy bezpieczni. Tak. Bo jedno życie wolni. Się kończy, że zaczyna następne. To już nawet nieważne, jakie koncepty. Po prostu to ciało jest narzędziem, instrumentem. Warto o nie dbać. Ukochiwać, pielęgnować. Ale my jesteśmy... Przekraczamy granice ciała. Jesteśmy energią. No, cały czas połączeni ze sobą. Nawzajem. Tak. Korzystajmy z tego świadomie, bo możemy robić piękno. Słuchajcie, jesteście z nami. Czujemy was. Pa. Do zobaczenia. Cześć wam. Cześć, jestem Dawid Okoński. Zajmuję się teatrem, filmem i terapią. Zapraszam cię do uczestniczenia w przestrzeni inspiracji, kreatywności i wspólnego rozwoju pod nazwą okonski.art. Znajdziesz mnie na Facebooku, a link w opisie pod tym filmem. Wspieram ludzi na drodze do siebie. Jestem tu, aby nam się żyło autentycznie, z ulgą, szczerze, z przestrzeni serca. Na razie, pa. Pa.